No witam wszystkich. Chcieliście filmy o masie, także postanowiłem zrobić taki pierwszy film o masie, mianowicie przejście z redukcji na masę w taki sposób, żeby utrzymać jak najmocniej ten body fat, do którego doszliśmy, tak? Metoda nazywa się reverse dieting, wspominaliśmy o niej już parę razy w naszych filmach. Generalnie stosuje się ją właśnie po długich okresach redukcji, często po zawodach, zawodnicy tak robią, kiedy metabolizm i hormony są na niskim poziomie, niski poziom testosteronu, wolny metabolizm. No i właśnie reverse diet służy do przywrócenia homeostazy w naszym organizmie, nie? Bo jest taki wyniszczony ten organizm, jakby nie było. Pomaga to przywrócić właśnie prawidłowe poziomy, no i pomaga nam zachować niski poziom tkanki tłuszczowej pomimo wskoczenia na wyższe kalorie. Gdybyśmy z dnia na dzień przeskoczyli od razu na masę, to znaczy wyszli tam, powiedzmy jesteśmy na deficycie 600 czy 700 kalorii i nagle robimy plus 300, to metabolizm jest na tyle wolny, że no zalalibyśmy się najprawdopodobniej, bo oczywiście różne są organizmy, a najprawdopodobniej byśmy się zalali bardzo szybko. I tutaj właśnie wskakuje ten reverse dieting. Jak się wykonuje taki reverse dieting? No więc podam na swoim przykładzie. Jestem teraz na 2700 kaloriach. Obstawiam, że pod koniec redukcji będę na 2500-2400, coś takiego myślę, bo jeszcze parę kilo bym chciał zrzucić. No i załóżmy, że 2500, tak? Kończymy redukcję. Co dalej? Z tygodnia na tydzień dokładamy po 100 kalorii, tak? To znaczy po tygodniu, po zakończonej redukcji z 2500 przechodzimy na 2600. W kolejnym tygodniu dokładamy kolejne 100, 2700, potem 2800, wiadomo o co chodzi. Podnosimy te 100 kalorii co tydzień, aż dojdziemy do poziomu utrzymania, do puli kalorii, w której utrzymujemy naszą wagę. I będzie to proces dosyć długotrwały. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaki mieliśmy deficyt kaloryczny i jak bardzo ten metabolizm zwolnił. No załóżmy, że ktoś miał deficyt 700, mamy 2 miesiące, tak? Ale i teraz tak, możemy to zrobić i to pozwoli nam utrzymać ten niski poziom tłuszczu. Możemy też od razu wskoczyć na masę, tylko trzeba się liczyć z tym, że wtedy będziemy po prostu złapiemy też tłuszcz, no wtedy nie będzie siły, żeby nie przytyć jednocześnie. A robiąc reverse dieting uda nam się zachować ten poziom tkanki tłuszczowej mniej więcej oczywiście, który wypracowaliśmy i pozwoli nam to naprawić nasz metabolizm oraz przywrócić troszkę utraconej tkanki mięśniowej w czasie tego redukowania, bo jakby nie było, u naturali zawsze trochę tej masy stracimy, niestety trzeba się z tym liczyć. Także no, dochodzimy do tej do utrzymania wagi. Ja potem robię tak, że kolejne setki dokładam, aż wyjdę na zamierzony plus kaloryczny. U mnie to jest 300, czasami trochę szaleję sobie na 500, ale to różnie bywa. A potem już, no zależy jak waga idzie, tak? Z reguły około 50 kalorii na tydzień dodaję dalej i ciśniemy masę. Także, no, reverse diet w pigułce. Powodzenia z masą. Trzymajcie się. Słuchaj, daj tego gościa tu, słuchaj. Gimnazjos ciebie kocha. Patrzy na ciebie. Przy każdej serii, każdym powtórzeniu. Niezależnie czy jesteś na redukcji, czy na masie. Rozumiesz, kurwa?